Witam Państwa w czwartek 7 stycznia. Agata Smalcerz, zapraszam na Jawor Express. Rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 12 054 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 186 osób na COVID-19. W naszym mieście potwierdzono 31 nowych zakażeń. Ze względu na obowiązujący stan epidemii COVID-19 oraz konieczność zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego i społecznego, nabór wniosków o dotacje do ekologicznego ogrzewania w 2021 roku odbywał się po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem oddelegowanym do realizacji przedmiotowego zadania. Jednak jak powiedziała nam pani Mariola, mieszkanka Jaworzna, wcale nie było to łatwe, a wręcz niemożliwe, by taki wniosek można było złożyć. Pani Mariola już od początku grudnia 2020 roku dzwoniła do Urzędu Miejskiego w Jaworznie w sprawie dofinansowania. Poinformowano ją, by dzwonić w połowie grudnia do Wydziału Ochrony Środowiska. Tak też pani Mariola zrobiła, jednak problemy ze złożeniem wniosku, jak nam powiedziała, dopiero się zaczęły. Moje telefony do Urzędu Miejskiego zaczęły się już mniej więcej na początku grudnia. Dostawam wtedy informację, że żeby się skontaktować z ochroną środowiska w drugiej połowie grudnia, co też uczyniłam, dzwoniąc 18 grudnia do Urzędu Miejskiego, otrzymałam informację, że wszystkie informacje i wnioski zostały zawieszone na stronie i żeby się z nimi zapoznać. Więc zapoznałam się z tymi informacjami i jeszcze tego samego dnia zadzwoniłam jeszcze raz do Urzędu Miejskiego do Ochrony Środowiska, żeby dopytać, jak mam ten wniosek złożyć o dofinansowanie. Zapytałam dokładnie, czy mam się pojawić osobiście w Urzędzie Miejskim, czy też można formularz czy wniosek złożyć przez stronę internetową. Więc pani poinformowała mnie, że należy przyjść osobiście, bo wniosek trzeba podpisać. Więc zapytałam, jakie są godziny urzędowania zaraz po weekendzie, żeby przyjść złożyć wniosek. Więc pani poinformowała mnie, że złożenie wniosku możliwe jest dopiero w nowym roku. Więc czekałam sobie spokojnie i taki miałam zamiar, żeby tuż po nowym roku udać się i taki wniosek złożyć. Przypadkowo od znajomego dowiedziałam się, że żeby złożyć wniosek po nowym roku, trzeba się zapisać w jakąś kolejkę. Więc 29 grudnia, kiedy tylko się o tym dowiedziałam, zadzwoniłam jeszcze raz do ochrony środowiska po godzinie 12 i usłyszałam, że mam dzwonić następnego dnia, bo możliwe zapisanie się w kolejkę jest tylko między 7 a 12. Finalnie po wielu telefonach do Wydziału Ochrony Środowiska pani Mariola 30 grudnia rano wykonała kolejny telefon, by móc złożyć wniosek. Jednak usłyszała, że teraz to można zapisać się tylko na listę rezerwową. 30 grudnia następnego rano o godzinie 8 wykonałam ponownie telefon do Urzędu Miejskiego i bardzo byłam zdziwiona, kiedy pani mnie poinformowała, że ona teraz to może mnie zapisać tylko na listę rezerwową, bo jakby pieniądze na dofinansowanie się skończyły. I ta wizyta w Urzędzie Miejskim może się odbyć 18 stycznia. Jeżeli chce, to na listę rezerwową może mnie zapisać. Jak twierdzi jaworznianka, cała zaistniała sytuacja budzi u niej ogromne podejrzenia i niesmak. Myśli, że jest więcej takich osób, które nie uzyskały dokładnych informacji, bądź też takie, które nawet nie mogły się dodzwonić. Nasuwa mi się wniosek, że celowo ktoś nie udzielił mi informacji bardzo ważnej, że żeby przyjść osobiście złożyć ten wniosek, należy się uprzednio zapisać na listę. Budzi to naprawdę moje podejrzenie, że te wnioski, te jakby pieniądze zostały właściwie, nie zostały jeszcze, bo w zasadzie jeszcze nie można składać wniosków, a już jest niemożliwe złożenie wniosku o dotację.
Więc no niestety nie budzi to we mnie jakiegoś czystego i klarownego postępowania ze strony Urzędu Miejskiego. Myślę, że może być więcej takich osób, które nie uzyskały takiej dokładnej informacji, bądź też które nawet nie mogły się dodzwonić. Tak? Przełożyły sobie działania na początek stycznia. Więc wydaje mi się, że takich osób w Jaworznie może być więcej. Barbara Ziętek, radna miasta Jaworzna, coraz częściej otrzymuje sygnały od mieszkańców o konieczności dokonywania napraw dróg czy chodników na terenie Jaworzna. Mieszkańcy niejednokrotnie proszą radną o pomoc. Barbara Ziętek, radna miasta Jaworzna, coraz częściej otrzymuje sygnały od mieszkańców o konieczności dokonania napraw dróg czy chodników na terenie Jaworzna. Mieszkańcy niejednokrotnie proszą o pomoc radną. Takie sygnały mieszkańców, jak i swoje uwagi i spostrzeżenia na stan dróg czy chodników w naszym mieście próbuje rozwiązać. Niejednokrotnie pisała interpelacje do Urzędu Miasta Jaworzna, by zająć się stanem dróg czy chodników, które bezdyskusyjnie powinny być naprawione. Jak stwierdziła pani Barbara, dyrekcja MZDIM, pisząc odpowiedzi na jej interpelacje, została prawdziwym mistrzem uniku. W swoich odpowiedziach MZDIM wykazuje wręcz teflonową odporność na fakty, a faktem jest, że stan chodników i ulic, o których pisze, jest tragiczny. Wszystkie odpowiedzi, jakie otrzymuje, są pozbawione rzetelności i profesjonalizmu. Cechuje je styl kopiuj, wklej. Może dyrekcje MZDIM nudzą ciągłe te same interpelacje dotyczące dziur, ale mieszkańców i mnie one bardzo interesują. Weźmy na przykład ulicę Starowiejską i Aurelii Stachurki, albo chodnik przy Emilii Plater. Dziura na dziurze, łata na łacie. Lakoniczne, nic nie wnoszące odpowiedzi typu, iż Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie zna potrzeby w zakresie remontów i przebudów dróg i zamierza je realizować zgodnie z możliwościami, są moim zdaniem niestosowne w stosunku do zainteresowanych mieszkańców, stwierdza Barbara Ziętek, radna miasta Jaworzna. W wielu miejscach naszego miasta powinien odbyć się remont nawierzchni, jezdni, chodników czy poboczy, tak jak w przypadku ulicy Starowiejskiej, Aurelii Stachurki czy ulicy Radosnej i Marii Skłodowskiej-Curie. 6 stycznia Kościół katolicki świętuje Trzech Króli, czyli Objawienie Pańskie. Wspominane jest tego dnia przybycie mędrców ze wschodu do Betlejem dla oddania hołdu Dzieciątku Bożemu i złożenie mu darów. We wspólnocie Betlejem wszystko toczy się ciekawie, barwnie i od czasu do czasu mile zaskakuje. Takie to było we środę 6 stycznia świętowanie Trzech Króli. Przed mszą o 11 mieszkańcy wspólnoty pod postacią Trzech Króli złożyli Jezuskowi dary. Najprawdziwszą mirę, takie też kadzidło i nieco nieprawdziwy złoty rulon. Ci prawdziwi królowie sprzed 2000 lat przybyli z pewnością ze wschodu. No, wiemy na pewno tyle, że przybyli ze wschodu, że ich było trzech. Gdzie ten wschód jest, to są różne hipotezy. Mezopotamia, jest tereny dzisiejszego Iranu, Turcja, no niektórzy nawet trochę w innym kierunku, bo mówią, że jeden z nich był z Etiopii. Na pewno przybyli z daleka. Przyjmuje się, że pokonali drogę około 1500 kilometrów, więc kawał drogi. No i przynieśli ze sobą dary, złoto, kadzidło i mirrę. Święto Trzech Króli, zwane też Objawieniem Pańskim, uchodzi za jedno z najstarszych w Kościele katolickim. Ma bardzo szczególny wymiar. To jest w ogóle najstarsze święto chrześcijańskie. Ono było świętowane wcześniej niż Boże Narodzenie nawet. Już pod koniec III wieku. Wiemy, że dzisiaj nasi bracia prawosławni mają swoje Boże Narodzenie. Dzisiaj w Kościele prawosławnym to świętują. Myślę, że znaczenie jest wiele. No pierwsze znaczenie jest takie, że Bóg, chociaż przyszedł jako Mesjasz do konkretnego narodu, który nazywamy narodem wybranym, to jednak chciał przyjść do wszystkich. I to jest bardzo ważna uwaga dla nas dzisiaj, jeżeli mamy to szczęście i odnaleźliśmy się w Kościele, uznaliśmy Chrystusa za prawdziwego Boga, za Mesjasza, no to święto nam mówi, że On jest nasz, ale nie tylko dla nas. Że Chrystus przede wszystkich, bez wyjątku ludzi, to nas uczy też innego spojrzenia na świat tak zwany pogański, czyli na tych, którzy nie podzielają naszej drogi, może razem z nami nie chodzą, są od nas daleko, że im też się Bóg chce objawić, im też
chce odkryć prawdę o sobie. Przecież druga bardzo ważna rzecz, o której wspomniał papież Franciszek w tym najnowszym dokumencie, encyklice Fratelli Tutti, gdzie takie dość kontrowersyjne zdanie wypowiedział, mówił o pewnym paradoksie, że może być tak, że ludzie, którzy przynależą do świata pogańskiego, lepiej będą pełnić wolę niż ci, którzy dobrze przynależą. I tutaj nawiązał do przypowieści o miłosiernym Samarytanie, że kapłan i lewita, którzy byli przedstawicielami ludu Bożego, czyli dobrze przynależali z racji swojej funkcji i stanowisk, zdawało się, że są bliżej Boga, no nie rozpoznali w tym pobitym, biednym człowieku kogoś wartego uwagi, natomiast ten, który był znany za schizmatyka, który niedobrze przynależał, odkrył w nim bliźniego. I to jest ten pewien paradoks taki, na który zwracali uwagę starożytni ojcowie, że jak to jest, oni stawiali takie pytanie, że mędrcy, którzy byli poganami, przeszli taki kawał drogi, natrudzili się, czytali znaki, żeby w tym małym dziecku odkryć Boga czy Syna Bożego, natomiast ci, którzy mieli bardzo blisko, bo z pałacu Heroda było 10 kilometrów do Betlejem, że mieli księgi, mieli uczonych w piśmie, wiedzieli dokładnie, gdzie się Jezus urodzi, bo tym mówił proroctwa, nie chcieli się ruszyć. Mówi, jak to jest, że ci, którzy są daleko, czasem się potrafią ruszyć, a ci, którzy są blisko, im się nie chce. I jeśli by to czytać współcześnie też, no to myślę, że to święto też nam mówi o tym, że zachęca nas do tego, żebyśmy się ruszyli, żebyśmy się nie uspokajali tym, że dobrze przynależymy. Dodajmy, że w Betlejem mają 4 szopki nieżywe, jak je nazwała mała Karolina, i 1 szopkę żywą. W szopce nieżywej odnaleźliśmy, jak sądzimy, jedyną w Jaworznie figurę szopkowego słonia. A co powiedział nam w tajemnicy król Melchior? Ano rzekł, wreszcie można sobie porządzić. Nic monarchów nie odstrasza. Pogarsza się zdrowie psychiczne Polaków. Na depresję w naszym kraju cierpi około 1,5 miliona osób. W ostatnich 2 latach połowa z nas doświadczyła trwałego obniżenia nastroju. Pandemia koronawirusa jeszcze nasiliła ten problem. Tylko w pierwszej połowie 2020 roku liczba zwolnień lekarskich związanych z depresją wzrosła o 72% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Kondycja psychiczna w ogóle ludzi na świecie od jakiegoś czasu mocno się zmienia, jest coraz gorzej. Około 350 milionów osób na świecie cierpi w tej chwili na depresję i ma być ich znacznie więcej. Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 budzi w nas skrajne emocje poprzez bezsilność, lęk, przerażenie, poprzez takie dramatyczne rzeczy jak strach, po prostu ogromny strach i to strach nie tylko przed tym zachorowaniem, przed strachem o swój stan zdrowia, ale też strach przed utratą pracy, to jest strach o swoich najbliższych, to jest bezsilność. Pogorszenie naszych nastrojów działo się już przed COVID-em, dlatego że z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że ponad 50% Polaków w ciągu ostatnich 2 lat skarżyło się na obniżenie nastroju. Z badania przeprowadzonego przez SW Research i Instytut LB Medical wynika, że aż 66% wiąże swoje zdrowie psychiczne z sytuacją finansową, 64% z sytuacją z domownikami, 60% ze swoim zdrowiem, dopiero na którymś miejscu z kolei jest sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19. Co ważne, aż 43% respondentów wiąże swoje zdrowie psychiczne z wyglądem fizycznym, więc tak naprawdę to spektrum rzeczy, które mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne, jest ogromne. Temat zdrowia psychicznego jest nadal wśród naszych rodaków tematem tabu. Jeśli boli nas kolano, to idziemy do ortopedy. Natomiast jeżeli mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, to bardzo często nawet nie przyznajemy się sami przed sobą do tego. Nie rozmawiamy o tym z bliskimi. Jest to dla nas wstydliwe. Nie wiadomo tak naprawdę dlaczego. I często już w ostateczności kontaktujemy się ze specjalistą.
Nasza kampania, nasza w tym głowa, z którą właśnie ruszamy, ma przełamywać to tabu, pokazywać, że warto korzystać z porad ekspertów, warto korzystać z pomocy. Chcemy naszą kampanią pokazać, że pomoc jest ważna i potrzebna i też spróbować nauczyć szukania tej pomocy, spróbować nauczyć ludzi, aby nie było to dla nich wstydem, że potrzebują od kogoś pomocy. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Ja serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już jutro.